Cześć, Michał Koper, witam was serdecznie. Moi drodzy, jak widzicie, dziś okoliczności wyjątkowe. Niezwyczajowa szczecińska lokalizacja. Jestem dziś na wyjeździe, do tego jeszcze kamera ustawiona na Marcina Najmana. Zawsze marzyłem, żeby nagrać dla was film w takiej pozycji najmanowej, no ale też okoliczności sportowe są zupełnie wyjątkowe. Okoliczności są wyjątkowe. Mamy już oficjalne potwierdzenie, że 24 maja na gali organizowanej przez grupę Knockout Promotions w hali na Podpromiu, w hali zlokalizowanej w Rzeszowie, dojdzie do walki o pas WBC kategorii Bridger pomiędzy Łukaszem Różańskim i Lorenzem Okoli. Także oficjalne potwierdzenie, kolejna walka o tytuł mistrza świata w boksie zawodowym w Polsce. Oczywiście znów organizatorem Knockout Promotions. Słuchajcie, ja już wam troszkę likowałem na temat tej walki wcześniej, bo już tak naprawdę jakiś miesiąc temu ta walka była praktycznie dogadana, kiedy była gala w Białymstoku, gdzie boksował Kamil Szeremeta. Wówczas już w zasadzie było wiadomo, że ta walka do skutku dojdzie. Natomiast no, mam taką zasadę, że walki ogłaszają organizatorzy, także tylko tam leciutko sugerowałem, że coś takiego odbyć się może. Niektórzy powątpiwali, że to będzie jednak Adam Balski dla Różańskiego. Nie. Będzie Lorenz Okoli, także mega walka, bo Lorenz Okoli to jest gość, który dopiero co był mistrzem świata. W swoim poprzednim pojedynku rok temu stracił tytuł na rzecz Chrisa Bylama Smitha i teraz jako dopiero świeżo zdetronizowany czempion będzie boksował w Polsce. Także wielkie wydarzenie dla polskiego boksu zawodowego. Kilka takich oficjalnych informacji tutaj wam odczytam od organizatora, więc tak, po pierwsze, dzień 24 maja, to już oficjalnie wiadomo, miejsce hala na Podpromiu, czyli Łukasz wraca do tej swojej hali, w której na przykład pokonywał Artura Szpilkę. To była zupełnie wyjątkowa atmosfera. Walki Łukasza Różańskiego w hali na Podpromiu to jest zupełnie wyjątkowa rzecz. Ja nie pamiętam podobne atmosfery jak na tej walce Różański-Szpilka na innych polskich galach. To się praktycznie nie zdarzało. Może na jakichś takich zupełnie wyjątkowych wydarzeniach. Nawet jak była stadionowa walka Adamek kontra Kliczko, to nie było tego wielkiego finału, tego grande finale, jak było w przypadku Różańskiego, gdy Różański nokatował Szpilkę, to tam po prostu ta hala płonęła. Także miejmy nadzieję, że ona znowu zapłonie 24 maja. Ostatnio Łukasz Różański był zmuszony do boksowania w Jasionce, bo ta hala na Podpromiu była po prostu zamknięta z uwagi na fakt, że tam były rozgrywki piłki siatkowej już wcześniej zaplanowane. Także tam nie mógł u siebie boksować, teraz wraca do siebie, do hali na Podpromiu i miejmy nadzieję, że tam kolejny nokaut zafunduje swojemu rywalowi. Tym razem ten rywal jest niezwykle mocny, bo Lorenz Okoli. Transmisja w TVP Sport to też dobrze, bo były wątpliwości jakieś, czy to nie będzie pay-per-view. TVP Sport także dla polskiego kibica boksu i dla promocji Łukasza Różańskiego to bardzo dobrze. Nie wiem jak tam z finansami, to też jest dla pięściarza ważne, natomiast promocenie TVP Sport to jest bardzo dobry wybór. W Wielkiej Brytanii Sky Sports, także też platforma taka reklamowa dla Łukasza Różańskiego, a w Stanach Zjednoczonych pokaże to serwis streamingowo, to pokaże Peacock, więc tak to wygląda telewizyjnie. Bilety na ebilet.pl, także spieszcie się póki są, bo ja spodziewam się, że tam może być sold out. To jest jednak duże wydarzenie, wiadomo, boks zawodowy w Polsce nie przeżywa swoich teraz złotych chwil, ale Łukasz Różański walką Mistrzostwo Świata z kimś takim jak Lorenz Okoli, gościem, który wygrywał z Cieślakiem, wygrywał z Jerzewskim, wygrywał z Głowackim. To jest też historia z polskimi akcentami tego pięściarza. To będzie naprawdę duże wydarzenie i ja na tę walkę bardzo czekam. Formalnie jak to będzie wyglądało, to jest kolejny taki podpunkt, który sobie tutaj zapisałem. To będzie dobrowolna obrona tytułu dla Łukasza Różańskiego. Łukasz jest w tym momencie czempionem WBC wagi Bridger. Oficjalnym obowiązkowym challengerem dla niego jest Kevin Lerena, który dostał wyjątkowo zgodę na walkę w Arabii Saudyjskiej z Justysem Hunim. Tę walkę przegrał, no ale jednocześnie jak Lerena dostał zgodę na walkę w Arabii Saudyjskiej, Różański dostał zgodę na dobrowolną obronę, więc dobrowolnym rywalem będzie Lorenz Okoli. Słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, że mistrz, i to jeszcze w dodatku u siebie, bierze na dobrowolną obronę tak kogoś wyjątkowego i świetnego jak Lorenz Okoli. Także tutaj duży szacunek za podjęcie tego wyzwania dla Łukasza Różańskiego. Kolejna rzecz, rok przerwy. To jest z jednej strony świetna informacja dla Łukasza Różańskiego, że wreszcie wraca na ring. Rok przerwy. Ostatni raz boksował z Babiczem właśnie w Jasionce pod Rzeszowem, zdobywając pas WBC Wagi Bridger, ale potem znowu rok przerwy. Do 24 maja będzie rok i miesiąc przerwy dla Łukasza. Ta jego kariera, no mimo że święci triumfy ostatnio, to jak po grudzie cały czas. Rok przerwy, 2 lata przerwy wcześniej. Dobrze, że wraca na ring. Może być rdza po tym roku przerwy, ale Łukasz był cały czas w treningu. Tę datę majową znał już od jakiegoś czasu, także te takie kierunkowe przygotowania mógł
rozpocząć, ale z drugiej strony, słuchajcie, Lorenzo Colley też wraca po roku przerwą, tylko miesiąc później od Łukasza boksował tę walkę z Chrisem Bellamy Smithem, walkę, którą w dodatku przegrał, także tutaj jeśli chodzi o tę ewentualną rdzę ringową czy głód boksu, będzie remis. Patrzę sobie na kolejny podpunkt, który zapisałem. Lorenzo Colley jako postać, jako rywal dla Łukasza Rzońskiego, bez wątpienia to będzie najtrudniejszy przeciwnik w całej karierze Łukasza, to już chociażby począwszy od tych gabarytów Brytyjczyka, bo to jest absolutny kosmita, to jest gość, takich gabarytów nie miał chyba żaden rywal Łukasza, 196 cm wzrostu, to było konisko na wagę Cruiser, to jest duży facet i na wagę ciężką, zresztą z ciężkim w swojej karierze sparała wielokrotnie, są w internecie dostępne na przykład jego fragmenty sparingów z Dillianem White'em i to były takie sparingi web w web. 196 cm wzrostu, 210 cm zasięgu ramion, te takie łapy jak kosmita, jak ośmiornica i tymi łapami zawsze zakleszczał swoich rywali, poza ostatnią walką z Chrisem Bellamy Smithem, bo tam już nie było mu tak łatwo, także ogromna przewaga gabarytów fizycznych na rzecz Colleyego. 196 cm wzrostu, 210 zasięgu ramion, Łukasz, no nie wiem, tak chyba ze 180 cm mniej więcej ma, natomiast będzie naprawdę dużo, dużo mniejszy od Lorenza Colleyego. Ten boks Lorenza Colleyego, tak, jest siła w jego ciosach na pewno. Sam fakt, że chociażby ostatnio Michał Cieślak poczuł siłę jego uderzenia, nasz też czołowy ciężki pound for pound, jeśli patrzeć na polskie listy, no ale przede wszystkim jego atutem był ten brudny boks przez lata. On potrafił swoich rywali klinczować, oprócz tych bokserskich atutów wszystkich, to miał te właśnie takie atuty wynikające z jego brudnego boksu. Potrafił klinczować, potrafił utrudniać pojedynek, natomiast zobaczcie, gdy w ostatnim pojedynku z Chrisem Bellamy Smithem nie mógł już liczyć na taką wydatną pomoc sędziego jak na poprzednich walkach, kiedy to był zawsze po stronie, a to już to wyglądało inaczej. Inna sprawa, że Chris Bellamy Smith bardzo dobrze znał Colleyego ze wspólnych sparingów, także ciężko powiedzieć, na ile to robota Chrisa Bellamy Smitha. Facet jednak bije mocno, o czym ostatnio przekonał się chociażby Mateusz Masternak. Na ile to znajomość Chrisa Bellamy Smitha, Lorenza Colleyego ze wspólnych sparingów, a na ile fakt, że jednak Lorenz Colley pozbawiony tego atutu w postaci klinczów, których może nadużywać, bo on ich nadużywa, to trzeba powiedzieć wprost, nie jest już tak brylantowy pięściarzem, jak się by mogło wydawać. Natomiast słuchajcie, bez wątpienia to będzie, jeszcze raz to powtórzę, najmocniejszy rywal w karierze Łukasza Różańskiego. Ale z drugiej strony, Łukasz Różański praktycznie w żadnych swoich tych dużych walek nie wychodził do ringu jako faworyt. Nie wiem, czy formalnie na papierze był faworytem ze szpilką, ale wiele osób zawsze, no, jak mantry powtarza, ten Różański tak technicznie to nie za dobry, to taki bijok, nogi z tyłu zostawia, idzie i takie cepy rzuca, sierpy, tak? Natomiast on tymi cepami kosił kolejnych rywali. Wygrał i z Łukonchem przed czasem. Skasował Artura Szpilkę bardzo szybko. Skasował Alena Babicza, także on te walki wygrywa, nawet jeśli nie jest postrzegany faworyt, nie jest postrzegany jako brylantowy technik, w starciu z Colleyem pewnie znowu będzie ta sama gadka, że Colley jest lepszy technicznie, że no, większy zasięg i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, z jednej strony Łukasz Różański nie boksował nigdy z takim kosmitą jak Colley, o takich gabarytach, no i też tak dobrym boksersko, takiej klasie bokserskiej, ale z drugiej strony takich rywali jak Łukasz Różański, takich, no jak to kiedyś już powiedział na konferencji, chyba Kuba Biłuński, takich wykidajów, jak i tak rzeszowskich, podkarpackich wykidajów, takich chłopów z krwi i kości, to w rekordzie za dużo Colley nie miał. I to będzie też tutaj ciekawe zderzenie dla Lorenza Colleyego. Kolejna sprawa, to trochę wydaje mi się zadziała jednak na korzyść Colleyego, to jest jego waga. Bo to jest chłop, który przy tych 196 cm wzrostu, przy potężnej ramie, bo jak zwróćcie uwagę na Lorenza Colleyego, na jego budowę fizyczną, to nie jest taki przecinak, to jest taki cienki chłopak, jak na przykład Chris Bellamy Smith. To jest gość z taką potężną ramą, wielki łeb, wielka klata. I on z tą potężną ramą i z tym wzrostem cały czas dusił wagę w tym limicie 91 kg. Miał z tym spore problemy. Pamiętam, jak przed walką z Michałem
czy Cieślakiem. Był trening otwarty, to był bodaj środa albo czwartek, który z tych dni poprzedzających walkę. Michał Cieślak tam powygłupiał się trochę, skakaneczka, lekka tarcza z trenerem Liczikiem. Lorenzo Colli zrobił już dłuższy trening tutaj pokazowy, ale potem po treningu pokazowym jeszcze za kotarę, tego już nie można było filmować i tam chyba z 12 rund takiej ostrej tarczy. Także on robił wszystko i to robił od dłuższego czasu. Robił wszystko, żeby zmieścić się w limicie 91 kg. I mimo to, mimo duszenia tej wagi, chłop miał siłę. Teraz, gdy będzie mógł jeszcze zrobić 10 kg więcej, bo do limitu Bridger 101,6 z tego 97 wadze Cruiser, to jest 10 kg, więc i to nie będzie, i w przypadku Colliego, to nie będzie tak, że on będzie sztucznie nabierał masy mięśniowej, tak jak, nie wiem, jak Tomek Adamek przychodził, powiedzmy, z półciężkiej do Cruiser. No to wiadomo, Tomek Adamek też miał kłopoty z półciężką, ale tam do tej Cruiser jeszcze musiał jakoś podbić. Dla Lorenzo Colliego to ta waga Bridger to pewnie będzie tyle, żeby po prostu mniej dietę trzymać, tak? I ten chłop będzie miał siłę, będzie moc w tych jego ciosach. Także to jest coś, co może zagrać na korzyść Lorenza Colliego. Także tym większe wyzwanie dla Łukasza Żeleńskiego i tym bardziej cieszę się na ten pojedynek. Powinniśmy się cieszyć, bo tutaj będą emocje na gali w Rzeszowie na pewno. Jedna sprawa, o której też jeszcze warto wspomnieć, to brak Mariana Basiaka w narożniku Łukasza Żeleńskiego podczas obozu treningowego. Niestety jakiś czas temu zmarł pierwszy trener, taki mentor bokserski Łukasza Żeleńskiego i jego w tym momencie nie będzie w tej walce. Zobaczmy, jak na to wpłynie. Dla niektórych to wpływa demobilizujące, dla niektórych wprost przeciwnie. To będzie jakaś dodatkowa mobilizacja. Także słuchajcie, reasumując, zapowiada nam się świetne widowisko. 24 maja Rzeszów. Łukasz Żeleński kontra Lorenzo Colli. Walka, jakich na polskich ringach naprawdę dawno nie było. Walka, w której moim zdaniem Łukasz Żeleński nie będzie faworytem, ale czekamy na kolejną taką sytuację, w której Łukasz Żeleński pokaże wszystkim figę z makiem. Mam nadzieję, że wyjdzie do Colliego i go rozjedzie. Colli wraca po porażce, więc no, nie przerywajmy mu tego pasma bez zwycięstw. Niech przegra z Łukaszem Żeleńskim z Kuźbą Manadzia. 24 maja Rzeszów, Żeleński kontra Colli. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Yo.